Pani marszałek, Wysoka Izbo, powołaliście Instytut Pileckiego jako instytucję dublującą właściwie Instytut Pamięci Narodowej. Teraz chcecie rozszerzać działalność tego instytutu. Dlaczego nie IPN-u? Historia jest bardzo ważna, ale wy nie chcecie upamiętniać historii, wy chcecie prowadzić własną wersję polityki historycznej. Przedstawiony projekt ustawy ma umożliwić powoływanie zagranicznych placówek Instytutu Solidarności Męstwa imienia Witolda Pileckiego. Tylko po co? Od 6 lat niszczyliście imię Polski na świecie. Wydawanie kolejnych milionów złotych na zagraniczne placówki Instytutu Pileckiego nic nie dadzą. Pytam się, ile to będzie kosztowało i co z tego będą mieć Polacy oprócz przedstawiania w świecie własnej, nie zawsze prawdziwej waszej wersji historycznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo.